Chcę wam coś powiedzieć. My jako ludzie wstajemy codziennie rano, chodzimy do pracy. Nasze życie jest monotonne i często ludzie popadają w depresję, bo robią codziennie te same rzeczy. Ale chcę wam dzisiaj powiedzieć wspaniałą wieść. Ja mam na imię Wiktor. My jesteśmy Kościołem Mocy i jesteśmy chrześcijanami. Co to w ogóle znaczy? Bo dzisiaj każdy mówi, że jest chrześcijaninem. To znaczy, że my osobiście spotkaliśmy Jezusa. I chcę ci powiedzieć, że ten Jezus może ciebie wyrwać z monotonii twojego życia. Ten Jezus, o którym teraz mówię, to nie religia, to nie Kościół katolicki, to nie hipokryzja, ale ten Jezus, którego wam głoszę, to droga, to życie, to zbawienie. I ja jestem człowiekiem, który osobiście poznał Jezusa, który osobiście doświadczył tego, że On jest prawdziwym Zbawicielem, że On zmartwychwstał. I kiedy dzisiaj słyszysz mój głos, to pamiętaj o tym, że Jezus zawiesił na krzyżu w twoje miejsce. Jezus odkupił ciebie 2000 lat temu. Może jeszcze tego nie wiesz, może nigdy tego nie słyszałeś, bo mi też osobiście nikt nie zwiastował Ewangelii. Mi Ewangelię osobiście przyniósł sam Duch Święty. I chcę wam powiedzieć, że kiedy usłyszałem o tym Jezusie, to zacząłem płakać w sercu, bo zrozumiałem, że jest On prawdziwym bohaterem, że On widział mnie już 2000 lat temu w duchu i przyszedł, aby mnie zbawić, bo chciał, abym kroczył w Jego Królestwie. I dzisiaj może stać się realnie dziedzicem Królestwa Bożego. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Jezus powiedział, że aby ujrzeć i wejść do Królestwa Bożego, musimy narodzić się na nowo z wody i z ducha. Potrzebujesz narodzić się z Ducha Bożego, bo wszyscy, którzy nie mają osobistej relacji z Bogiem, którzy Go nie znają, nie należą do Niego, nie mają Jego ducha, tak to wygląda. A chcę ci powiedzieć, że religia ci mówi, że Bóg jest daleko, że tylko niektórzy mają do Niego dostęp, tylko niektórzy Go znają, tylko niektórzy Go słyszą. Ale ten żywy Bóg, ten prawdziwy Bóg, którego wam teraz zwiastuję tutaj na placu bankowym, jest dostępny dla ciebie przez wiarę. Bóg chce mieć z tobą relację. Bóg chce mieć relację z każdym człowiekiem. I możesz być wyrwany z monotonii tego świata, z systemu tego rzeczy. Możesz być wyrwany z tej codziennej, wiecie, z tego codziennego takiego pędu, który jest w stolicy, który jest w Warszawie. Możesz być człowiekiem prawdziwie wolnym. Możesz doświadczyć wolności, możesz doświadczyć pokoju, możesz doświadczyć miłości Bożej. Bez względu na to, jakie są okoliczności na świecie, bez względu na to, co dzieje się dookoła nas, zwłaszcza w tym czasie, kiedy wszystko jest chwiejne, kiedy ludzie boją się o dzisiaj, a nawet więcej, kiedy boją się o jutro, Jezus Chrystus mówi: przyjdź dzisiaj do mnie, przyjdź dzisiaj do mnie, jestem dobrym pasterzem, jestem dobrym Bogiem, przyjdź do mnie, moje jarzmo jest lekkie, moje jarzmo jest słodkie, moje brzemię jest lekkie, przyjdź do mnie, a nie odrzucę ciebie precz. Pamiętaj, my jesteśmy Kościołem Mocy. Jesteśmy Kościołem Mocy w Warszawie. Szukaj nas na Facebooku, szukaj nas na YouTubie, a znajdziesz. Spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 10 przy ulicy Dzierżoniowskiej 11. Mamy najróżniejszych ludzi. Mamy w naszej społeczności gangsterów, którzy spotkali osobiście Jezusa. Mamy dealerów narkotyków. Mamy, słuchajcie, ludzi, którzy przechodzili przez największe piekło tutaj na ziemi, ale spotkali Jezusa i ten Jezus wyrwał ich z dołu zagłady. Ten Jezus, którego wam głoszę, On nas uwolnił 2000 lat temu, On nas uzdrowił, ale aby realnie chodzić w rzeczywistości Królestwa, aby realnie chodzić w tych wszystkich rzeczach, o których do was mówię, musisz pojednać się z Jezusem. I dzisiaj w Jego miejsce, dzisiaj w Jego miejsce wołam do was, pojednajcie się z Ojcem. Bóg jest dobrym Ojcem, Bóg jest blisko, ale musisz uwierzyć w swoim sercu, że Jezus jest Panem. Wyznać swoimi ustami, że On zmartwychwstał, że został ukrzyżowany w twoje miejsce, a będziesz żył i będziesz zbawiony. Staniesz się dziedzicem życia wiecznego. On jest dobry, On jest wieczny. Podejmij dzisiaj najmądrzejszą decyzję i pojednaj się z Bogiem. Pojednaj się z Bogiem, serce w serce. On jest blisko. On przebaczył nasze winy. Uwierz i przyjmij ten dar, bo zbawienie jest darem. Zbawienie jest darem.
To wszystko jest za darmo, wykonało się. Wystarczy prosta wiara.